Dzień dobry, witam z kolejnym filmem na moim kanale. Dlaczego się witam teraz? Dlatego, że nie byłem zadowolony z poprzedniego przywitania. Było tam za mało energii, pozytywnej energii, a chcę, żebyście zaczynali tego vloga z uśmiechem na twarzy. Więc teraz 3, 4, wszyscy się uśmiechamy. Ja jeszcze jestem trochę spuchnięty, bo dopiero wstałem i jeszcze się ogoliłem. Przez następną część filmu będę bez brody. Ale przed tym zapraszam do komentowania, subskrypcji, łapkowania i w ogóle robienia tych wszystkich takich dziwnych rzeczy na YouTubie, żeby ten kanał rósł, żebyśmy my rośli, ponieważ jesteśmy fajnym społeczeństwem. 46 tysięcy. Nie spodziewałem się, że tak szybko to pójdzie. Za chwilkę będzie nas już 50, więc jest mi niezmiernie miło. Nie dziwcie się, mówię, dzisiaj ogoliłem się akurat rano, ale stwierdziłem, że jeśli dzisiaj mam lepszy humor, lepszy nastrój, wolę się przywitać dzisiaj, żebyście mieli taki piękną niedzielę. Dokładnie. Lecimy z filmem. A tymczasem zabieram rzeczy. Hop. Więc jest dobrze. O, zaczekajcie. O, 4 torby. Nieźle, trochę tu mnie zaskoczyli. Powiem wam dzisiaj troszeczkę więcej też o Nice to Fit You, ponieważ ja osobiście jestem zachwycony, naprawdę. Parę tą dietę każdemu. Opcja wybierania posiłku jest tak zajebista, że po prostu coś wspaniałego, ponieważ no zawsze wybieram wszystko to, co lubię. Tam siedzi w aucie ziomek. No i chciałem też powiedzieć, żebyście się uśmiechali. Tak na początku vloga. Dzień dobry. Przelewanie pani. Szanowanko. Przyszło Nice to Fit You. Nice to Fit You, bro. Zamówiłem specjalnie dla ciebie jedno więcej. No i super. Dziękuję bardzo. Ale możesz sobie zjeść. A do czego? Strasznie, strasznie się drzesz, naprawdę. Kot. Zobaczcie, jakie drożdżówki mi przyszły. Zaraz wam pokażę, jak tylko otworzę, ale wyglądają fantastycznie. I blok czekoladowy chyba, tak? To jest taka chrupiąca tarta czekoladowa z ryżem ekspresowym i kokosem od Mac Fit Trener. Nie, to jest... A, ekspandowany, faktycznie. Skąd ty takie rzeczy wiesz? No jak ryż ekspresowy. No ekspresowy, mógłby być ten, taki, wiesz, przygotowany. O, kochanie moje. Dzień dobry. No ja nie wiedziałem, nie znam się aż tak dobrze na ryżach. Przecież ty malutka się zrobiłaś, taka chudzinka. A czujesz, żebym miał schud? Czujesz, że jestem taki fit bardziej? Czuję te mięśnie tu wszędzie. To wyrzucałem później do papieru, więc zawsze się zużyję jeszcze raz. A pojemniki wyrzucamy do plastiku. Jesteśmy eko. Eco-friendly. To wygląda dobrze, to wygląda pięknie, naprawdę. To jest zapewne przestrzeń. Właśnie biznesmen do mnie przyjechał, to wiecie, ogarnię biznesy na balkonie. Słuchajcie, z rana, przy stole, flacha wjeżdża. To jest zakwas, zakwas buraka i jest sztos. Nasi przyjaciele robią kiszonki. Tak jest, na kwasie, więc... Kimchi, takie i kimchi jest dobry sztosik, więc z rana, na troszeczkę na kwasie. Dobra. No, próbuj. To jest lufa. Lufa pytanie. Lufa pytanie. Się nauczyła ty. Dobre pytanie. Dobra, no. Bałem się, ale bardzo dobre. Dobre, nie? Ja też się bałem na początku. Nie wiedziałem, czego się mam spodziewać, a było naprawdę super. Ja panowie mięczaki, więc ja się nie bałam. Ty to jesteś, kochanie. No po prostu nagrody Nobla powinnaś dostać. Zaniebanie się. Weź. No chciałeś na twarzy. Weź, Jezu. Zjedliśmy, wypiliśmy kawkę i lecimy na trening. Ewa nie idzie na trening. Coś ostatnio mało trenujesz, kochanie. Ja w domu sobie zrobię. Dobra. Ja idę jeść obiad, Nice to Fit You po prostu. Tak mi ratują życie tym, że nie muszę martwić się o jedzenie, mam różnorodność, mam aplikację, mogę sobie wybierać, mogę jeść dobre rzeczy, rzeczy, które lubię. Ideola. Idę poprosić tego szanownego pana w pokoju, żeby się tak nie darł, bo będzie się drze od samego rana, nie wiadomo o co mu chodzi, po prostu ma gorsze dni, chyba ma okres po prostu. Dobra, kończę. Ale jak mamusia ma humorki. No, dokładnie. Dobra, kończę i widzimy się za chwilkę. Chciałbym ten samochód otwierać z pilota, ale pilota nie ma. Bo kto zgubił pilot? Poszłam na imprezy kiedyś. No. I... to było, słuchajcie, tak, że po prostu no głupie zrobiłam, bo wzięłam na imprezę kluczyki do samochodu, no. Z pracy od razu wyszłaś, czy co? Nie, po prostu miałam w tej kurtce kluczyki do samochodu. Wiesz, co chodzi? I zapomniałam o tym. I niestety zgubiłam kurtkę, jakkolwiek to nie brzmi tragicznie. Zgubiłam tą kurtkę, no i tam były te kluczyki. A co było najlepsze, potem ta kurtka się odnalazła w jakimś tam czasie. Bez kluczyków. Bez kluczyków, no. I miałam w tej kurtce przy tych kluczykach pilota. No i niestety teraz nie mamy. Tyle razy chciałam to naprawić i zrobić i dorobić to jeszcze raz, ale to podobno jest skomplikowane. Wiesz? No trzeba, wiesz, jakby wymienić jakiś soft w tak, tym, to jakieś było strasznie upierdliwe i stwierdziłam, że odpuszczę, że już będę miała tak. Zresztą chyba niedługo będziemy sprzedawać nasz samochód. Tak, więc samochód. Jeśli ktoś będzie chciał kupić samochód mini, to pamiętajcie, że niedługo będziemy sprzedawać. Myślę, że po wakacjach albo w czasie wakacji będziemy sprzedawać. Tak. Dobra, pa. We could be more than just part of it.
Jury poszedł zapłacić za parkometr i nie ma go już, no tak z 6 minut. Zastanawiam się, czy się zgubił, czy o co chodzi. No cóż, no nie pozostaje mi nic innego jak czekać. O, idzie. Co tak długo? Co daleko. Myślałem, że się zgubiłeś. Nie wiedziałem, że od tego, że piątki jest teraz tak, że od 15 parkometry są już nieczynne. Ja też tego nie wiedziałam. No ja teraz dopiero się dowiedziałem, bo chciałem zapłacić. Myślałem, że się zgubiłeś, tak długo cię nie było. Tak, przyszedłem na lato. Chcesz sobie się czekać w samochodzie. Dzisiaj jest moja randka. Tak. Też no. Mamy double data, ale... Double data mamy, tak. Double data, nie. Double and one. Dokładnie, właśnie. Dotarliśmy do mojego ukochanego na lato. Nie mogę się doczekać. Aż już zagram tę imprezę, naprawdę. Ja się nie mogę doczekać, aż przyjdę na tę imprezę. Oh yeah. Lecimy do środka. Podzielę się z wami takimi spostrzeżeniami i mam wrażenie, że po tej całej akcji sami wiecie kim, ludzie bardziej zaczęli doceniać to, co mają. Nawet widzę w tych restauracjach jest taka... Harmonia. Taka harmonia właśnie, że ludzie są tacy szczęśliwi i tak czuję to, energię to się czuje, że taka jest ta energia jest jakby zupełnie inna niż była, a teraz jest tak jakoś inaczej. Jest super. Ja jestem mega szczęśliwy. Powiem tak. Uważam, że ta cała sytuacja z sami wiecie kim była bardzo, bardzo potrzebna ludzkości. Bardzo. Naprawdę. Ludzie nabrali takie pokory, tak. Zaczęli doceniać wszystko. Tak, to prawda. Zdecydowanie tak. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy wy takie samo macie wrażenie jak i ja. Bo jestem bardzo ciekaw. A jakby się ktoś zastanawiał, jak wygląda sesja na Instagrama, to właśnie wygląda w ten sposób. A jak ktoś by się zastanawiał, jak są nagrywane filmy Angeliki, to właśnie w ten sposób. A wszystko to mówię ja, Jury Kalinycz, prosto z miejsca zdarzeń. Bawimy się w zagadki teraz, idziemy, Angelika nam czyta zagadki i przed chwilą obok mnie przeszedł Luka i powiedział mi na ucho odpowiedź. Ja odpowiedziałem i wszyscy się tak podjarały. Ale jesteśmy już w Truskawiu. Właśnie idziemy na spacer do lasu i będzie super. Ciebie. No co? Ciebie też mówi. Ze mnie byłaś dumna? No w szoku byłam po prostu. Luka. Great job! Poczekaj, bo ja mam to zapisane, bo ja tego nie jestem w stanie zapamiętać. Dobra. Osoba, bo powiedziałeś jaka sytuacja? Tak. Osoba, która to kupuje, nie potrzebuje tego dla siebie. Osoba, która to robi, nie chce tego. A osoba, która to potrzebuje, nie wie o tym. A czemu nie chce tego właśnie? Tak się to mnie zmyliło. No nie chce, bo nie chce trumny, nie chce umierać. A, okay. Nie jest fajna zagadka, to jest taka, że różnie 300 rzeczy może być. Ja byłam w szoku, że ty to zgadłeś, wiesz co? No widzisz? Zostańmy tak. Teraz jak powinniśmy tak przewidzieć, dobra, zostańmy przy tym. Tyle szczęścia dla dziewczyn przez chwilę. Dyrektor aktorski tego projektu dzisiejszego jest Ewa Pachulska. Ewa przerażona pająk. Ewa, co się stało? Ja w takie zdjęcie miałam wizję, że wyjdzie. Coś mi tak się tam... Co? Jesteś przerażona po prostu, naprawdę. Jakiś owad mnie atakuje. Ale ludzie na moim kanale bardzo chętnie obejrzą ciebie, jak znowu się bujasz i krzyczysz i wrzeszczysz. Uważaj. Dobra. Ola to do. Słuchajcie, jestem pierwszy raz w lesie od 15 lat. Tak? I to ze mną, ja cię zabrałem. Tak, chyba tak mi się wydaje. O Boże. Dobra, dzięki. Mam bardzo dużo nowych widzów, którzy się pojawili na moim kanale też od ciebie między innymi. Ale nigdy tego w sumie nie mówiliśmy razem. No. Gdzie my się poznaliśmy, jak się poznaliśmy, jak się zaczęła nasza przyjaźń i jak to w ogóle wyszło, że jesteśmy... No i co, i jak się zaczęła? W Madridismo, nie? Tak, Madridismo. Ja powiem na razie swoją perspektywę. Dobra. Ja przyjechałem do... Ja jestem kibicem Realu Madryt od 2002 roku. Ja też. Czyli od właśnie od finału, wiecie, no kibic sukcesu. Na początku, no dzieckiem byłem. Ile miałem? 9 lat. Ja miałem 10. Przyjechałem do wielkiej Warszawy, wprowadziłem się i sobie napisałem, pamiętam, tak, to były takie czasy, że internet był za słaby, żeby oglądać mecze przez neta. Tak, już były tylko te streamy jakieś gówniane, takie, wiesz o co chodzi? Wchodziło, nie wiem, Real Madrid Live, czy tam online i coś w tym stylu. I ja miałem słabego neta i wpisałem sobie, pamiętam, któregoś dnia, bo myślałem, może gdzieś kibice Realu oglądają. I wpisałem jakoś, nie wiem, Real Madrid, mecze, coś takiego, tak? I było. No, i pokazało mi się jakaś grupa, Madridismo, że Real Madrid, że nie wiem, sobota. Pamiętam, mój pierwszy mecz to był z Sevillą.
I ciebie nie było tam. Nie było mnie? Nie, bo to było i to w City 24, nie, tak? W Irish Pubie to było akurat. Irish Pubie. Przy złotych tam. Okay. Kiedyś. Okay, okay. No i tak się zaczęło. No i zacząłem chodzić na Madridismo i tylko to nie wiem dlaczego, ale ten mecz był taki, że był w mało osób. Ja ci pamiętam City 24, jak przyszedłeś, to byłeś taki kozaczek i ja mówię, o, kozak przyszedł. I ja mówię, a ja się ten czuję taki fajny. Ja byłem ten tancerzy i mówię, o kurde, będę miał konkurencję, nie? I mówię, o, przyszedł jakiś pajac. I tak sobie tak mówiłem, gadałem. Ja tam w głowie jakoś, nie? I no. Już wtedy jakaś taka jak to się mówi? Konkurowaliśmy już wtedy. Tak, i ale w końcu... Ale nie pamiętam koniec końców, dlaczego pojechaliśmy razem na mecz. Właśnie nie wiem, to chyba jakoś się umówiliśmy, może jakiś był mecz albo coś i się po prostu umówiliśmy chyba. Bo możliwe. To było tak, że ja byłem w klubie i po prostu z klubu jechałem na mecz w Poznaniu. Tak, ja się wyspałem, przyjechałem na peron, czy tam przyszedłem, bo już nie pamiętam. Tak, ja byłem z flaszką wódki. Juri z flaszką, nie wiem ile, pół godziny temu wszedłeś, wyszedłeś tak, z klubu. Tak. Coś takiego, no. I poszedłem do Poznania i pojechaliśmy do Poznania, ja też zasnąłem, konduktor mi wyjmował z kieszeni w ogóle bilet. I nie obudził się. Nie obudziłem się i w ogóle była taka... biletów, nie obudził się. No. I była taka w ogóle historia, że... Był zlot i my na tym zlocie tam wypiliśmy oczywiście, wiecie, no coś tam, zabawa była. Ja mówię, i był też zlot kibiców Barcelony. I mówię, dobra Luka, dawaj, idziemy na zlot kibiców Barcelony, będziemy się z nimi bić. I Luka do mnie powiedział, dobra. I tak się zaczęło. Znaczy to nie było tak, że ja chciałem, tylko ja ale widziałem, że on już niby sam poszedł. A ja mówię, no dobra, no przecież nie pójdzie i już sam, wtedy, nie? I już wtedy powiedział, że i dobra, zostaje ze mną i idziemy razem. Tak, i poszliśmy i w ogóle mieliśmy bekę tam trochę, tak oni nas przyjęli całkiem dobrze. I znaczy, oni się tak jakby, nie wiem dlaczego, przestraszyli chyba, bo my chyba zapewne weszliśmy. Mimo, że ich było dużo więcej, tak? No to chyba nie spodziewali się... Poszli z nami pić wódkę. Tak, później nie spodziewali się, że chyba ktoś przyjdzie w środek kibiców Barcelony i zacznie cwaniakować. Nie, no nie, to Juri zaczął, ja byłem spokojnie i nagle, i pamiętam, to były inne czasy, ja też byłem wtedy bardziej taki nagrzony na to wszystko i mimo, że uspokajałem Juriego, to w końcu przyszedł do mnie kibic z Barcelony i powiedział, to co, napijemy się wódkę, ja mówię, nie przesadzaj. mimo, że nie chciałem się bić ani nic, to jak kibic z Barcelony wtedy, teraz bym wybił oczywiście, ale wtedy jak powiedział, że chodź się wtedy napijemy. Wtedy byliśmy strasznie nagrzani na Barcelonę. Osrał ptak? Nie. Nie, to jest szkoda. No. Deszcz. No to powiedziałem, żeby nie przesadzał, że za dużo, że to nie. I tak się zaczęła nasza historia. Później tak. Już tam się spotykaliśmy, już chodziliśmy razem na mecze. No, mieszkaliśmy już tam, też mieszkaliśmy tak chwilowo razem, ja tam u was mieszkałem po prostu. Ja na doczepki trochę mieszkałem z tobą. Tak. Było dużo sytuacji. Rozwalił mi zamek w domu, żeby tylko się przespać w nim, bo mnie nie było. Było różne chwile było. I tam w tym domu... Poznałem Angelikę. Tak. W sensie poszliśmy do klubu któregoś dnia po raz pierwszy. Do tego samego klubu, z którego ja wychodziłem na pijany. Tak, i wtedy poznałem Angelikę i no już, no fajnie. A resztę historii już znacie. Tak, i jesteśmy tutaj. Nie masz Angeliki karmiącej w tle? Nie mam. Nie, no gdzież w ogóle. Dobra. Więc tak, dobra. To już znacie historię. Tak było. Tak było, ale tak mi ręka zrętwiała. Kończymy i idziemy dalej spacerować. Tylko u mnie. Tylko teraz. Na moim vlogu. Backstage. Zdjęcia. Które będzie na Instagramie, to jest bardziej niż pewne. Cieszę się, że wyjaśniliśmy w końcu wam, jak się poznaliśmy, co i jak i dlaczego i w ogóle. Spacerujemy z wujkiem, chillaucik i jedziemy. Tak, ja się witałem, tak się żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że się podobało, jeśli się podobało łapka w górę, jeśli się nie podobało łapka w dół. W przyszłym filmie czytam komentarze z tego filmu, bo wiele osób pisało, że nie chce komentarzy, ale zostawię, też wiele osób pisało, że chce komentarze, więc będą komentarze, tak żeby każdego zadowolić. Obiecuję, że w przyszłym filmie już na pewno będą. Po prostu chcę wam dodać ten film jak najszybciej i za chwilkę muszę wychodzić z domu, więc tak, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, jesteście cudowni, dziękuję za wszystkie subskrypcje, za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspieracie. I doceniam to bardzo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Salut, ciao!